Studniówka tegorocznych maturzystów pierwszego liceum ogólnokształcącego odbyła się tym razem w otoczeniu lawendowych pól. Tak bowiem nazwali uczniowie scenografię tegorocznej imprezy, która tradycyjnie już miała miejsce na hali sportowej. Kilka oficjalnych słów na początek? Jak najbardziej. Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego, czego zrobić nie może, wszystkiego, co może, nie zrobi nigdy. Tak mówił John Stuart Mill i trudno się z nim nie zgodzić. Myślę, że każdy z nas tu obecnych zna lub pamięta taką osobę, która postawą, sposobem bycia stała się dla nas wzorem. Ktoś, kto postawił nam wyżej poprzeczkę i dzięki temu wydobył z nas więcej, niż sami moglibyśmy przypuszczać. Ktoś, kto chciał nam udowodnić, że możemy wejść na najwyższy szczyt, nierzadko wiarą i mądrością pomógł nam to osiągnąć. W imieniu rodziców, za serce, za swój czas i za wiarę w młodego człowieka chcę podziękować wszystkim nauczycielom, a w szczególności wychowawcom. To, co zostaje wniesione w życie na tym szkolnym etapie, zostaje w pamięci na zawsze. Drodzy trzecioklasiści, to dziś jest ta noc, na którą czeka każdy maturzysta. Wiemy, że przygotowanie balu studniówkowego wiązało się z ogromnym wysiłkiem. Dlatego gratuluję tej pięknej chwili, wystroju sali i życzę wam, aby ta noc była wspaniała, jedyna w swoim rodzaju. We wrześniu 2012 roku staliście się uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Zawiązały się tu liczne przyjaźnie, a chwile spędzone w gronie z rówieśnikami pozostaną na zawsze w waszej pamięci. Nie spodziewaliście się też pewnie, że życie szkolne będzie wiązało się z tak wielkim wysiłkiem, czasem nawet poświęceniem, ale również przyjemnościami. Dzisiejsza noc przypomina wam o tym, że za 100 dni czeka was tak trudny i ważny egzamin maturalny. Że to nie dowód osobisty, ale świadectwo maturalne wielu z was utożsamia z przepustką do dojrzałego i samodzielnego życia. W końcu nadszedł ten wyczekiwany od dawna bal. Bal zapewne najważniejszy w życiu każdego z nas. Bal, który zapamiętamy do końca naszego życia. Stoimy tutaj pełni entuzjazmu, z uśmiechami na twarzach, spoglądamy po sobie, patrzymy na siebie, jak my pięknie wyglądamy. Ile to czasu pochłonęło, żeby się tak pięknie przygotować. Teraz czekamy tylko na rozpoczęcie zabawy, z wielką niecierpliwością zresztą. Ale zanim to nastąpi, chciałabym podziękować wszystkim tym osobom, dzięki którym się tutaj znaleźliśmy. A teraz poloneza, czas zacząć. Do tego jedynego w swoim rodzaju tańca tegorocznych maturzystów przygotował Tomasz Golański, a zatańczyło go prawie 130 osób. Życzę wam wrażliwości na przemijanie czasu, wdzięczności za to, co wam się udało dokonać i refleksji nad tym, co należy zmienić i wprowadzić. Dzisiejszego wieczoru zapomnijcie na chwilę o maturze. Korzystajcie z radosnego czasu studniówki, by to był niezapomniany bal młodości. Z tego miejsca dziękuję rodzicom za przygotowanie dzisiejszego tak wspaniałego balu. Maturzystom i wszystkim zaproszonym gościom życzę wspaniałej, pięknej zabawy do białego rana. Niech szyk i elegancja króluje na tym parkiecie. Ktoś powiedział, że przemówienie powinno być krótkie i wyczerpujące. Temat. Nie słuchacze. Kończąc więc oficjalnie bal studniówkowy Anno Domini 2015 w pierwszym LO w Wieluniu uważam za otwarty.
Do matury w pierwszym LO przystąpi w tym roku 206 uczniów z 7 klas. Egzaminy zaczynają się 4 maja, a na studniówce bawiło się w sumie około 380 osób.